10 niezwykle przydatnych akcesorii do Sony A7 IV, które ja osobiście używam prawie codziennie. Cześć, ja jestem Rafał i zajmuję się hobbystycznie filmowaniem. Sprawdzam i testuję sprzęt, z mojej perspektywy przydatny w tej całej przygodzie. Osobiście najbardziej wkurzało mnie ciągłe wkręcanie do aparatu czy statywów różnych płytek, adapterów, szybkozłączek, czegokolwiek. A z czasem, gdy tego sprzętu po prostu pojawiło się więcej, ten problem się nasilił i pochłaniał naprawdę sporo czasu. Więc postanowiłem to jakoś ujednolicić. Znalazłem w internecie niedrogi komplet systemu Arca Swiss, który teraz mam praktycznie wkręcony do czego tylko się da. A gdy szukam nowych głowic czy dodatków, upewniam się, że mają już taką bazę, albo mają przynajmniej możliwość podmiany na tą, którą chcę. Taki system zdecydowanie ułatwia całą zabawę. Klatka to trochę konsekwencja pierwszego wyboru, ale też fakt, że po prostu lubię rigować sprzęt. Jak wspomniałem na początku, jest to konsekwencja wyboru, ponieważ sama podstawa klatki ma wbudowane Arca Swiss, co dodatkowo potęguje łatwość używania. Tu nie chcę wymieniać wszystkich akcesoriów do klatki, bo to temat bardziej na inny odcinek, ale wspomnę jeszcze o jednym dość istotnym elemencie, czyli nagrywanie wertykalne. Wystarczy, że do któregoś boku dokręcimy płytkę Arca i teraz bez kombinacji z głowicą możesz nagrywać pionowe materiały. Sam z tej opcji praktycznie często korzystam. Statywy vlogowe czy stołowe, tu chodzi mi o te najmniejsze, uważam, że jeden w zestawie to minimum. W moim wypadku bardzo przydatny. Manfrotto Pixie. To jeden z moich pierwszych zakupów. Używam go praktycznie po dzień dzisiejszy. Nie tylko z aparatem. Podpinam do niego światło na przykład, jak potrzebuję gdzieś nisko oświetlenie postawić, monitor podglądowy, gdy chcę mieć wszystko pod ręką, czy zwyczajnie niższą perspektywę z poziomu aparatu. A że duże statywy, które mam, nie schodzą tak nisko, ten maluch na tyle mi się przydaje, że wyposażyłem się w dodatkowy model innej firmy. Najbardziej niedocenione akcesorium to szara karta i color checker. Myślę, że wbrew pozorom najwięcej się nauczyłem dzięki nim, szczególnie w postprodukcji. Na tyle, że staram się o nich pamiętać przy każdej możliwej sytuacji. White balance, kolor korekcja czy wyrównanie ekspozycji jest zdecydowanie łatwiejsze, a sama baza wyjściowa do zabawy z gradingiem jest o dużo mniej problematyczna. Zanim przejdę do kolejnego podpunktu, chciałbym zaznaczyć, że jest to moje subiektywne spojrzenie na te wszystkie akcesoria, gdzie w moim wypadku sprawdzają się naprawdę dobrze. Jeśli mnie zapytasz o nie, czy polecam, to zdecydowanie odpowiem Ci, że tak. A jak już rozmawiamy o tym, to zachęcam Cię do pozostawienia subskrypcji na kanale. Co prawda motywacji mi nie brakuje do działania, ale przyznaję, że to daje mi dodatkowego kopa. No dobra, to lecę dalej z tą listą. Drugie miejsce pod względem najbardziej niedocenionego narzędzia przypada na zewnętrzny rekorder i monitor poglądowy w jednym. Większość moich małych błędów podczas nagrywania w tym momencie eliminuję za pomocą Ninja. Weryfikacja poprawnej ostrości poprzez większy ekran oraz dodatkowe powiększenie znacznie mi w tym pomagają, a poprawna ekspozycja skóry, wykorzystując na przykład Fels Color, jest o dużo dokładniejsza. To i wiele innych funkcji powoduje, że nie rozstaję się z tym sprzętem praktycznie wcale. Zestaw czyszczący. Proste, ale bardzo użyteczne. Rocket Blower, czyli taka rakietka do pozbywania się kurzu z obiektywu czy wnętrza aparatu. Pędzel z bardzo miękkim włosiem. Do wyczyszczenia sprzętu, również z kurzu czy pyłków. Ściereczka i dedykowany płyn do czyszczenia obiektywu. Ostatni, ale nie mniej ważny, to zestaw do czyszczenia matrycy aparatu. Zdecydowanie taki komplet każdy powinien posiadać w swoim zestawie. Wszelkiego rodzaju zaciski, uchwyty, ramienia, akcesoria tego typu są niesamowicie przydatne. Na przykład zawieszenie niedużej lampy w niestandardowym miejscu nie ma problemu. Przymocowanie mikrofonu w dziwnym miejscu bez statywu prościzna. Korzystam z nich praktycznie codziennie, a w zestawie posiadam kilka różnych rodzajów. Wszelkiego rodzaju filtry to moim zdaniem po prostu must. Szczególnie szare, zmienne. Gdy potrzebuję w ciężkich warunkach słonecznych mieć większą kontrolę, to bez takiego się nie obędzie. Sam posiadam dedykowany, magnetyczny do obiektywów Irix, ale na ten moment brakuje mi jeszcze klasycznego nakręcanego w innym rozmiarze,
zapewne w najbliższym czasie się wyposażę w jeden. Jestem wielkim fanem filtrów dyfuzyjnych typu Mist, więc dla mnie to podstawa, by mieć jeden w kolekcji. Dość specyficzny dodatek, wiem, ale za to bardzo przydatny, szczególnie jak masz problemy skupić myśli albo dość łatwo się rozpraszasz. Tu w łatwy i przyjemny sposób można wyświetlić, nie wiem, notatki, listę tematów czy cały oskryptowany materiał. U mnie w warunkach studyjno-domowych sprawdza się dobrze. Ostatnia pozycja to gimbal. Ja posiadam RS2 z dodatkami typu Follow Focus, 3D Focus do obiektywów manualnych, a aby szybko montować i demontować cały zestaw, doposażyłem się w zamiennik oryginalnej płytki od Malariga, która zwyczajnie obsługuje bazę Arca Swiss. Znajdzie się jeszcze mocowanie wertykalne, tak aby łatwiej było wyważyć cały zestaw do pionowego nagrywania. Oraz na sam koniec dokupiłem sobie taką dedykowaną rączkę, zwyczajnie dla komfortu użytkowania ciężkiego zestawu. A to była lista moich akcesoriów, które posiadam i używam. Zdecydowanie pomagają mi w całej zabawie. No i tu pytanie, jak ta lista wygląda u Ciebie? Tyle ode mnie, cześć i do następnego.